Kamila Lęcnowicz, witam Państwa 2 lipca i zapraszam na Teledziennik. Z mieszkańcami Kamiennej Góry spotkała się Elżbieta Witek, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach ogólnopolskiej akcji Czas na Zmiany. Wizyta posłanki nie była przypadkowa i dotyczyła przede wszystkim tego, co dzieje się w polskim rządzie. Posłanka poinformowała zgromadzonych, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu PiS złoży wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla rządu. Sprawa dotyczy afery z tak zwanymi taśmami Wprost. Interesuje nas to, co będzie dalej. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj Państwa tym zainteresować, bo jak pamiętacie, wotum zaufania i co dalej. No my nie chcemy, żeby na tym się skończyło, bo to jest takie zamiecenie trochę pod dywan całego problemu. Nie chodzi o to, kto i kiedy. To jest też ważne, ale nie na pierwszym miejscu. Ale to, co jest w tych taśmach, szykujemy, jak Państwo wiecie, konstruktywne wotum nieufności, wniosek do Trybunału Stanu przeciwko panu Markowi Belce i doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez pana premiera Donalda Tuska w sprawie tej finansowej piramidy związanej z Amber Gold. Posłanka podczas wizyty w Kamiennej Górze oceniła również dotychczasowych prezydentów oraz apelowała do mieszkańców o udział w wyborach. Mówimy o tym, że chcemy, żeby było lepiej, inaczej. Liczy się Polska, Polacy, ich sprawy, nie prywatne interesy, nie partykularne interesy, ale dobro naszego kraju, a dobrze w Polsce niestety nie jest. Chcielibyśmy, żeby było inaczej, lepiej. O co pytają mieszkańcy poszczególnych powiatów? Pytają, co mogą zrobić. Jak mogą się włączyć w akcję, żeby coś się zmieniło, bo oni dostrzegają, że nie jest tak, jakby chcieli. Że do tej pory często żyli w nieświadomości, że im się wydawało, że to, co słyszą z odbiorników telewizyjnych, z radia, co czytają w prasie, to ta Polska tak rzeczywiście wygląda. Dzisiaj mówią, że są zszokowani najbardziej tym, ja zresztą też, że przedstawiciele polskiego rządu takie kiepskie pojęcie mają o polskim społeczeństwie. No to powiedzenie, że mamy w sobie murzyńsko, czy taką służalczość na kolana prawie, że przed tym, kto jest potężniejszy, no to jest takie oburzające i poniżające godność Polaków. My naprawdę jesteśmy dumnym, godnym narodem ze wspaniałą tradycją, przepiękną historią i powinniśmy chodzić z głową podniesioną wysoko do góry, a nie na kolana. Cykl spotkań miał uświadomić uczestnikom, że rząd Donalda Tuska stracił mandat społeczeństwa do rządzenia, a większość ma tylko w sejmowym głosowaniu. Centrum rekreacyjno-sportowe Aqua Zdrój w Wałbrzychu zaprasza mieszkańców miasta na wakacje. Zajęcia sportowe, taneczne i kryta pływalnia to tylko część oferty przygotowanej na tegoroczne lato. Wakacje na sportowo, wałbrzyskie wakacje na sportowo to akcja, która kontynuowana po dawnych wakacjach z Osirem. Teraz będą to wakacje, aktywne wakacje w mieście. Zachęcamy do spędzania czasu w sposób aktywny, sposób zdrowy. Młodzież, żeby nie nudziła się, nie spędzała czasu przy komputerach, przy telewizorze. Chcemy wyciągnąć ich na obiekty sportowe i generalnie na wszystkich nowo powstałych, nowo wyremontowanych obiektach przyszkolnych praktycznie prowadzona jest ta akcja. Od rana turnieje, zawody, mecze w takich konkurencjach, takich zawodach, które młodzież najbardziej lubi, czyli piłka nożna, koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa. Na pewno każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie i ja gorąco zapraszam, aby spędzać czas właśnie w sposób aktywny na boiskach sportowych. Swoją propozycję na spędzenie aktywnych wakacji przygotował również Wałbrzyski Ośrodek Kultury. W tym roku będziemy pracować nad spektaklem Odbicia Światów. Stworzymy taki swoisty gabinet luster, w którym będą odbijać się marzenia, problemy, pomysły, a także propozycje widzów, którzy będą brać udział w tym spektaklu. Już teraz tworzymy grupę, która będzie pracować nad tym spektaklem, 40-osobową. Ponad 30 osób już zapisało się na te dwutygodniowe warsztaty. Będziemy pracować w 4 grupach. Będzie to grupa promocyjno-dziennikarska, grupa teatralna, czyli najważniejsza, grupa muzyczna, także grupa scenograficzno-kostiumowa. Wszystkie zajęcia będą odbywać się w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury na Białym
Białym Kamieniu. Jest to ogólnopolski projekt. Wałbrzyski Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie z Instytutu Teatralnego. Dzięki temu możemy również te zajęcia organizować w wakacje w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury. Projekt jest organizowany w 30 miastach w Polsce, między innymi w Wałbrzychu, z czego bardzo się cieszymy. W tym roku odkrywamy, zdobywamy, poznajemy Dolny Śląsk, czyli realizujemy projekt Ekspedycja. Między innymi odwiedzimy Góry Izerskie, czy chociażby Chatkę Walońską. No i tak przewrotnie, zimą będziemy wykonywać bombki w fabryce bombek w Złotoryi. To tylko część atrakcji, które przygotowaliśmy dla osób w wieku dolnym od 7 do kilkunastu lat, bo również takich uczestników projektu wakacyjnego mamy. Serdecznie zapraszam. Wszystkie szczegóły, gdzie wyjeżdżamy. Nowością są w tym roku wycieczki również dwudniowe, ale gdzie wyjeżdżamy, co odkrywamy, co zdobywamy, co poznajemy, o tym wszystkim piszemy na naszej stronie internetowej wokwalbrzych.pl. W drugiej połowie lipca plener malarski Waldir Bungenzis po raz kolejny. W tym roku ten plener organizowany jest z nowo powstałym stowarzyszeniem, które zawiązało się przy Wałbrzyskim Ośrodku Kultury, Stowarzyszenie Więcej o Kulturze, a także z grupą Bika Wok, której koordynatorem jest pan Stanisław Białowąs. Będziemy utrwalać pejzaż postindustrialny Wałbrzycha. W tym roku również po raz pierwszy wałbrzyscy twórcy, wałbrzyscy malarze wyjadą do Czech. Tam w folwarku Szramka Piletice w okolicach Hradca Kralowego będą prezentować swoje prace, a na nich oczywiście Wałbrzych. Warto w okresie wakacyjnym zwiedzić to piękne miasto. Zapraszam także do naszego miasta partnerskiego, a i oczywiście do obejrzenia naszej wystawy. Wakacje zakończymy największą imprezą w mieście, a być może nawet w regionie, Dniami Wałbrzycha. W tym roku zaprosiliśmy na naszą scenę Blue Cafe, a także Patrycję Markowską. Nie zabraknie oczywiście wielu innych wspaniałych atrakcji, jakich naprawdę należy wypatrywać naszą stronę internetową. 20. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich wciąż trwa. Sportową rywalizację rozpoczęli piłkarze. Jest to przedostatnia dyscyplina sportowa, która rozgrywana jest w Wałbrzychu. Grali już siatkarze, koszykarze i rywalizowali ze sobą zapaśnicy. Teraz do Wałbrzycha przyjechali najlepsi młodzi piłkarze. Od 29 czerwca do 3 lipca na stadionie przy ulicy Ratuszowej w Wałbrzychu rozgrywane są mecze w ramach 20. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich, która od ponad 3 tygodni odbywa się na Dolnym Śląsku. Spektakularne, najbardziej spektakularne dyscypliny w Wałbrzychu. Skończyliśmy koszykówkę, Olimpiadę Młodzieży, zaczęliśmy piłkę nożną. 8 najlepszych województw rywalizuje w naszym regionie, u nas i w Nowej Rudzie. U nas 4 drużyny w grupie, 4 drużyny w grupie w Nowej Rudzie. I zwycięzcy z Nowej Rudy przyjadą później tutaj do nas i będą już w ścisłym finale walczyli o mistrza Polski, bo Olimpiada Młodzieży to są takie mistrzostwa Polski. Przyjechali najlepsi zawodnicy, niedługo podejrzewam będą zawodnikami, którzy będą reprezentować naszą pierwszą reprezentację. Miejmy nadzieję, że z lepszymi wynikami niż do tej pory. Oprócz zawodników gościmy sporo menadżerów, sporo trenerów, którzy już podpatrują, już wybierają tych najbardziej zdolnych do klubów. Po zdolnych młodych piłkarzach Wałbrzych odwiedzą kolarze szosowi i to właśnie oni zakończą tegoroczne zmagania w Wałbrzychu. To wszystkie informacje w Teledzienniku. Dziękuję Państwu za uwagę. Po więcej informacji zapraszam na portal internetowy daminfo.pl. Do zobaczenia.